Uczniowie dolnośląskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, biorąc udział w konkursie, uczą się bezpiecznie żyć, nabywają umiejętności, które w przyszłości mogą im się przydać w sytuacjach wyjątkowych. 105 placówek oświatowych bierze udział, 250 dzieci. Pamiętajmy, że to już jest po eliminacjach szkolnych, czasami gminnych, a więc to już jest półfinał. Zakwalifikowani tylko startują po jednej drużynie reprezentującej placówkę. Jak zachować się w czasie burzy, huraganu czy wypadku samochodowego? O to uczestników pytali przedstawiciele Straży Pożarnej oraz pogotowia. Skomplikowane są to zadania, bo oprócz normalnych takich informacji, które nam tutaj i umiejętności pokazują dzieci i młodzież, to jeszcze do tego udzielają pierwszej pomocy na miejscu, czyli tutaj też oceniamy, jak pod względem medycznym to wygląda i te osoby są po prostu pod tym względem oceniane. Zwracamy uwagę na wszystkie głównie postępowania prawidłowe w stosunku do osób z zagrożeniem życia. Tak jak zatrzymanie krążenia, osoby, które są wydolne, z ranami. Wszystkie prawidłowe uczone w szkołach postępowania. Bardzo dużo rzeczy się nauczyłam, nawet oglądając tutaj wszystko. Naprawdę bardzo się dużo i się cieszę, że mogę tutaj być na tym konkursie. Przygotowuję do życia, na przykład jakbyś był wypadek, żeby umieć pomóc na przykład jakiejś drugiej osobie. Uczy bezpiecznie żyć. To jest taka nauka przez zabawę. Nauczyłam się wszystkiego od podstaw znowu, bo jak co rok to tak naprawdę zapominamy, ale gdzieś to w części jeszcze jest. Mowa była również o bezpieczeństwie na szlaku. Chodzi się po wyznaczonych szlakach dlatego, żeby nie spaść. W najbliższym czasie zorganizowane zostaną jeszcze 3 półfinały. Pamiętajmy, że Dolny Śląsk podzielony jest na takie subregiony, czyli w Legnicy, potem w Wałbrzychu i we Wrocławiu. To w kwietniu będzie się działo. A 15 maja we Wrocławiu odbędzie się finał 14. edycji konkursu Uczę się bezpiecznie żyć, w którym udział wezmą najlepsi.